Miło nam Państwa powitać. Beata Andrejas i Mariusz Szczytyński. Witamy. Z 21 kwietnia 2016 roku. Jesteśmy nadal w Parku Wschodnim we Wrocławiu, na ziemiach odzyskanych, gdzie bezpośredni tutaj okiem, no gołym okiem widać bunkier przed nami z dojściem podziemnym do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie było NSDAP w czasie II wojny światowej i inne budowle, które Niemcy tutaj wznosili, hitlerowskie Niemcy, bo chcemy nawiązać do 1920 roku, kiedyż to Polska raptem rok, półtora roku miała suwerenne państwo, drugą RP, a już nawałnica bolszewicka została nasłana na Polskę i wtedy Żydzi uciekli właśnie tutaj, na Dolny Śląsk, bo z bolszewikami o Polskę nie chcieli się bić. I o tym się milczy. Skąd tylu Żydów we Wrocławiu? Z historiami przedwojennymi, a więc oni mają wykształcenia, oni mają dobre pochodzenie, zaraz do tego pochodzenia właśnie nawiążemy, herby i tytuły. Szlacheckie. Tak, jaka to jest szlachta. I znacie Państwo z filmów, z panem Szczytyńskim byliśmy na dwóch sejmach walnych razem w Konstantynowie Łódzkim w listopadzie 2015 roku i w Wiśniczu 2015 roku w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie już coraz jaśniej się krystalizowało, po co ta inicjatywa jest, po co wyciąga się przedrozbiorową konstytucję trzeciomajową, po co wyciąga się herby przedkonstytucyjne. Nikogo się właściwie nie można dopytać, skąd ten herb ma, skąd dany szlachetny tytuł ma. Szlachetni rodacy, oczywiście ja także się zwracam czołem, szlachetni rodacy, często na filmach, ale jaki herb posiada ten i ów i skąd go nabył i jakie ma na to papiery, to właśnie jest w toku, że jak z kapelusza mają być wyciągnięte tytuły, herby, bo całe strony są herbownie, są zasypane herbami i szlacheckimi oczywiście herbami. Przyporządkowanie nazwisk ze ski czy icz końcówkami do herbów. Na które nie ma papierów. Nie ma. A dlaczego nie ma papierów? Ponieważ po tylu latach zaborów trudno było wyczaić, kto jest Polakiem, a kto jest nemrodystą. Chcę przypowiedzieć, że od roku 1688 były nadawane tytuły szlacheckie nemrodystom. I w roku 21, ta konstytucja z 21 roku, drugiej RP, ona ucinała tak zwaną adopcję herbową. Ponieważ przez 123 lata zaborów nie szło dojść, kto jest kto, czy ten rzeczywiście po powstaniu styczniowym przypadkiem nie wziął jakiegoś herbu na skutek zdrady, jakiś tam nemrodysta, albo sprzedaży, powiedzmy, albo sobie kupił po polskim, skupił sobie majątek, bo po powstaniu styczniowym było 5000 majątków do wysprzedaży, a ci, którzy z nemrodystów się zasłużyli dla caratu i donosili na polskich powstańców, to oni dostali w nagrodę majątki ziemskie. A więc, i to był taki dekret carski, to wcale nie jest żadna lipa, tylko był taki dekret carski, że właśnie ten, który doniósł na polskich powstańców z czasu z powstania styczniowego, no to on dostaje ziemię, to majątek. To samo się działo na Zaborze Pruskim i Austriackim. Przejmował nazwisko i przejmował herb, no i teraz oni są wszyscy na tak zwanym herbowym legalu. Ale sprawa została ucięta w 21 roku, a więc w tej chwili jest tylko taki trend do tego, żeby się w ten sposób legalizować, że to są patrioci, Polacy i tak dalej, szlachta. Że to jest jak? No właśnie, szlachta nemrodyczna. Nie jest żadna. A więc mi taki jeden rzeczywiście szlachcic polski powiedział tak, że powiedział mi na temat innego takiego, który tam gdzieś sobie szukał po kądzieli swojego pochodzenia od Stanisława Poniatowskiego, tak? Dobrze?
Dobrze. No. To jeden mi powiedział właśnie w ten sposób. Liczą się papiery, ale to takie papiery sprzed 200 lat. A takie akurat ten miał. Akurat ten miał. Ten miał. Też oczywiście ja nie operuję nazwiskami, bo ja wiem, o kogo chodzi. I ten, jeżeli nas będzie słuchał, a będzie nas słuchał, on też wie, o co chodzi. A więc trzeba mieć papiery i to takie sprzed 200 lat. A więc po prostu jakieś tam papiery wyprodukowane w internecie z jakiejś herby. I poza tym, słuchajcie, niektóre herby, one zdradzają same w sobie już jakieś tendencje krzyżackie, bym powiedział, nie polskie. Na przykład na jednym herbie widziałem na czarnym tle, stop, na żółtym tle czarnego byka. Wiecie, co, o czym to świadczy? I to niby to jest taka szlachta, no tego. Wiecie, o czym to świadczy? To jest po prostu taki herb produkowany, dorobiony, z tendencjami krzyżackimi, czyli antypolskimi realnie. To są krzyżackie takie właśnie herby. Tak niby przerobione, tak ogólnie popatrzę, że wszystko picobello, wszystko ładnie wygląda, ale jak wniesiesz szczegóły, to dopiero wychodzi szydło z worka. Że na to i tak papierów nie ma, tylko się ładnie to nazywa, nie? Ktoś tam jakiś herb ma zrobić. Ja sobie to też mógłbym jakiś herb namalować tam. Spokojna głowa. Tam to sobie, ja bym sobie strzelił taki herb, że po prostu ho, ho. Ale nie o to chodzi. To zostało ucięte, więc dzisiaj jest tak zwana wolna amerykanka i to praktycznie serwowanie legalności, czy w jakiś sposób autoryzacji jakimiś herbami, to jest jedna wielka lipa, bo z reguły zasada jest bardzo podstawowa. Trzeba się w jakiś sposób przed Polakami zalegalizować, że to jest szlachta, że oni powinni mieć władzę, bo ta władza jest zła. Tutaj się kroi rozbiór kolejny, a więc na kanwie tych rozbiorów to powstają różne poglądy. Na przykład tutaj ma być wolna Saksonia, tak? Ostatnie, Hicior, wolna Saksonia. Tam wolna Galicja, czyli na Śląsku ma być podział. Czyli już sobie wszyscy tutaj tereny oszczą, powiedzmy. Tak, nie? Na maila dostaję informacje z Niemiec na przykład, że się tam szykuje zmiana konstytucji i któryś z Hohenzollernów pakuje się na tron i chętnie by ten Hohenzollern również tutaj przez niektórych został wciągnięty na tron. A jak zniszczono Piastów i orła piastowskiego, zamieniono na czarnego orła, to państwu w tym filmie False Flag Silesia, czy mauzoleum Piastów pokazujemy, jak to się zadziało, że jedyny Piast, który pod sztandarem niemieckim, czyli krzyżackim, czarnego orła na żółtym tle, pod tym sztandarem po stronie krzyżackiej przeciwko królowi Polski Jagielle w 1410 roku, konkretnie Konrad Oleśnicki, brał udział i podobno jakiś jeden ze Szczecina jeszcze, ale ten Piast Konrad Oleśnicki, on, ten zwycięski polski król wygrał tą bitwę, ten proporzec jest na Wawelu, a teraz to dokument w poprzedniej, w tej 11 serii macie państwo, czy w innych kompilacjach, że powiewa krzyżacka flaga na Urzędzie Marszałkowskim, czyli całego województwa dolnośląskiego, trzech prowincji, Legnickiej, Wałbrzyskiej i Wrocławskiej. Jelenia Góra to chyba razem z tą Legnicą ma być, bo to niby pod płaszczykiem Państwowej Komisji Wyborczej łączy się te okręgi i te województwa się zmienia. Po co te takie zmiany? Po co w ostatnich 70 latach były te zmiany granic województw, granic powiatów, powstawało, tu się kasowało, teraz znowu ma jakieś województwo być dzielone. Ładnie to ty pokazujesz na filmie, że a jednak granica zaboru pruskiego jest stała. Tu niby pozornie jakieś zmiany administracyjne się zadziewają, żeby zamydlić nam oczy, a ta granica jest stała. Tak, i ona jest między województwami. To jest województwo wielkopolskie, opolskie i później wielkopolskie, dolnośląskie. Ta granica, ona jest dokładnie tak, jakby czekała
Na zmianę wachty. Na co właśnie to czekała? Na zmianę wachty. W Sławięcicach, przy niemieckim obozie zagłady dla Polaków przede wszystkim, KL Bleschhammer, ja tam, zniknął mi z komputera ten filmik, nagrałam willę satrapy, który z tego KL Bleschhammer czerpał zyski, a wiemy, że beneficjentem KL Bleschhammer 19 obozów, zanim jeszcze powstało KL Auschwitz, był niemieckie dwa koncerny Osram i IG Farben, nigdy nie rozliczyły się z tych zbrodni, jak również największy do tej pory amerykański bank IP Morgan. To ta nierządnica amerykańska się kłania, IP tak. Morgan. I to jest tylko jakby ręka, jedna ręka nierządnicy. Ta willa dalej tam stoi, ja ją nagrałam i wyobraźcie sobie Państwo, że jakiś haker usunął mi ten filmik z dysku na komputerze. Jak również jakiś haker wchodzi i psuje ustawienia na przykład na Królewskiej. Tak od czasu do czasu. On sobie tam wejdzie i zamiesza. I można mówić, że nie umiem sobie programu antywirusowego, zabezpieczeń na komputer. Ale podejrzewamy, że to jest jakiś systemowy. Bo on po prostu systemowy jakiś tutaj. No chyba, że ktoś nam powie, że to nie jest systemowy. Tylko, że w jakim kierunku tak dalej, to nie? działa właśnie. Nie? Co to usuwał? Usunął to nie jest... z tego filmu z Antonim Strzałą fragment. No. Zniknął. Tak samo mi usunął i zniknął film, gdzie nagrywałam tą willę. Ktoś ją kupił i nad drzwiami, w Sławięcicach ona jest, taki Kill and Bones, ten niby... Koście, czy ten, czaszka, czaszka i piszczele. Tak, czaszka i piszczele, niby znak piracki. Ale sfilmowałam, to był krótki filmik, właśnie front nad tymi drzwiami, mozaikę sobie tam taką zamówił, zrobioną witrażową. Czyli to już nie jest jakiś plakat, jakiś nie jest przypadek jakiś. I z herbami jest podobnie. Wywiesili nam krzyżacką flagę na całe województwo dolnośląskie i chcą, żebyśmy przeszli nad tym do porządku dziennego. Wymienili herby. Na przykład powiat wrocławski dostał czarnego orła, już na czarnym tle nawet. To jest pod starostwem widać. Czarno-żółtym. Inne powiaty też dostały takie herby. Kto to robi? I to się dzieje od iluś lat, to się dzieje na naszych oczach, jest coraz gorzej. Jeszcze kilka lat temu na przykład powiat trzebnicki nie miał herbu, a teraz ma. Jest to czarny orzeł oczywiście i czarne lilie. Przy okazji, jak już mówiliśmy, ja tutaj chcę się wbić, odnośnie tego hakera, który tutaj działa od dłuższego czasu, to nie jest jakiś tam pojedynczy jakiś atak hakerski, to siedzi tam dawno na tym komputerze. Ja już wymieniłam komputer i tak siedzi. Co chcemy tutaj powiedzieć, że w tej chwili w opisie to nie będziemy za bardzo dawać linków, bo to one mogą być po miesiącu, po dwóch nieaktywne, chociaż do tego na przykład filmu pasowałyby w opisie dać normalnie linki. Ale ze względu na tego hakera to po prostu systemowego. Nie będziemy, żeby on to dezaktywował te linki. To po prostu w filmie będą takie w prawym górnym logu, o tak mniej więcej, gdzie mam tutaj, dobrze to jak się listwa się otwiera. Listwa się otwiera, informacja jest, nie? I tam właśnie będziemy wstawiać te filmy, żeby Państwo sobie później to obejrzeli, powiedzmy, to właśnie o tych herbach, bo trochę zrobiliśmy tych filmów o tych herbach. Także tutaj ja na przykład odnośnie tego, mówiłem o tym herbie, jak byłem na takim, na sejmiku opolskim, no to spotkaliśmy się, to było pierwsze pytanie po prostu, a co to za herb w ogóle, jak to? Czarny byk na żółtym polu, już teraz, i to w ogóle, mieli się z tego wytłumaczyć. Oczywiście niech się nie wytłumaczą, bo się nie da wytłumaczyć. Nigdy się nikt z niczego właściwie nie wytłumaczył, tylko jesteśmy rugowani, ja zostałam wyrugowana w bezczelny sposób i to nawet osoba tutaj, która podawała się jeszcze niedawno na Generalnym Sejmie jako marszałek, też mnie wyrugowuje i stwierdziła, że kilka dni temu na Sejmik Ziemski prowincji wrocławskiej nie przyszła, bo był za niski. Dobrze, ale... za niski, czyli oni potrzebują jakich płaszczy, jakich herbów, jakich majątków potrzebują, bo przechwycili majątki polskie
dwory, pałace są w ich rękach, a więc teraz potrzebują ziemi, ogromne połacie ziemi. Latyfundia. Tak, mimo że ta konstytucja z 97, ona zapewnia ustrój rolny oparty na drobnych rodzinnych gospodarstwach, to mimo tego nikt sobie z tego w ogóle nic nie robi, tylko Agencja Rynku Rolnego, największe przedsiębiorstwo sprzedające ziemię w Europie, sprzedaje im, kto ma, ten temu sprzedaje. Teraz niby Prawo i Sprawiedliwość swoją flagową, sztandarową ustawę wprowadziła o zakazie obrotu ziemią, sprzedaży obcokrajowym. Co z tego, skoro ci Żydzi dostają paszporty polskie od wielu lat nadawane? To jest tak zwane rozdawnictwo. A więc oni mogą jechać jako, nie mówić w ogóle po polsku, z tym polskim paszportem do każdego notariusza i zakupywać ziemię, wielkie obszary ziemskie. Wiemy, że są już gospodarstwa przypominające farm, znaczy rancha, no latyfundia, o kilka tysięcy hektarów, a nawet więcej, 10 tysięcy, 30 tysięcy hektarów. Nawet mamy co niektóre nazwiska. Dolnośląskich, ale to już bez nazwisk. Pomorskich, tak, w zachodnich województwach się to dzieje, a teraz się to będzie przerzucać także na wschód. Kresy. To jest następny temat. Ziemiaństwo. Próbowaliśmy prezesa Stowarzyszenia Ziemiaństwa rzekomo polskiego zainteresować przyjazdem na Sejm Walny, a jeżeli nie może przyjechać, to przynajmniej w Warszawie, żeby poszedł na sejmik ziemski. Ależ gdzież tam, nie? Po prostu było to prawie niemożliwe, a przecież ziemiaństwo prawdopodobnie dąży również do herbowni, ustanawiania herbów i tytułów, no bo jak ktoś posiada, proszę Państwa, 10 tysięcy hektarów, no to on jest ziemianin pełną gębą i on chce tytuł chce, nie? Teraz, a majątek już ma. Teraz jest zakradziony, to inna sprawa. Teraz właśnie następuje ta właśnie legalizacja, więc co tu możemy na zakończenie powiedzieć z takich kwestii jakby podsumowujących, nie? A więc no, trzeba badać temat, wydarzenia. Te wszystkie takie trendy czy jakieś dążenia, one takie drobne, no one mają na celu tak wykreowanie czegoś większego, bo za tymi drobnymi zawsze ktoś, jakaś płynie duża ryba. No i ona, ta ryba będzie chciała się zalegalizować, że ona jest szlachetna. Ta ryba bardzo jest zepsuta. Sugeruje się, nawet obciąża się polską szlachtę właśnie winą. Tak. O szlachcie się źle mówi, no bo trzeba skompromitować polską szlachtę, żeby tutaj nam teraz inną szlachtę zaprezentować, bo się Judeopolonia ma zjechać z całego świata do 2020 roku. Ten projekt ma być zapięty, a więc serwuje się Polakom jakieś matriksy, jakieś w ogóle zastępcze tematy, żeby tylko się nie zajmowali tym, co tutaj Judeopolonia dopina swój plan, wprowadza szlachtę izraelską na obszarników na terenie, i tą Polskę chce powiększyć tylko wyłącznie w stronę wschodu, bo tam właśnie zapatrzona jest w tamte tereny, a straszna Odrze i Nysie Łużyckiej, no na przykład Narodowe Siły Zbrojne trwają na tej straszna Odrze i Nysie Łużyckiej, to był jeden z głównych postulatów, znaczy no, konieczność obrony tej granicy, z tym, że z tą szlachtą izraelską w ogóle się nie można dogadać, bo to jest fałszywa szlachta. To chyba... I nawet jak się z Polonii tak zjedzie. Aha, to Polonia. Aha, to właśnie, jaka Polonia? Sejmy. Robi się Sejm polonijny w marcu, który się w ostatniej chwili przemienia na konstytucyjny. Jakiej konstytucji? Bo mamy obowiązującą konstytucję ważną z 1935 roku? Nie. Ta nie. Bo ta nie reguluje w ogóle herbów, ani herbowni. Jest też bardzo mało herbarzy. Ten zawód praktycznie nie istnieje w Polsce. On po wojnie... Heraldyk, tak. Po wojnie komuna, PRL, korzystała z heraldyków, którzy jeszcze byli.
I te herby na ziemiach odzyskanych miasta dostawały właśnie z ich pracy. A teraz sprowadza się z zagranicy jakichś heraldyków. No tak jak się sprowadzi z żołnierzy. Albo Hohenzollernów. Habsburgów i Hohenzollernów, tak, wolna no, Saksonia. To jest coś potwornego, coś potwornego. Tu zagraża nam we Wrocławiu ta wolna Saksonia. Niby NRD, prawda? Czyli mniej więcej takie tematy. My ze swojej strony chyba już wszystko. No tak? Bardzo ciężko w tym temacie coś dowodowego powiedzieć, ponieważ to jest to są jakieś... w mętnej wodzie, no krążenie w mętnej wodzie. Tylko szczępy jest... informacji do nas dochodzą, bo nie jesteśmy w tych stowarzyszeniach, nie jesteśmy w tych... Zostaliśmy nawet wyrugowani z Sejmu Wolnego. Ale dobrze, to tam powiedzmy, czy Sejm Wolny no, ja jest, się angażowałam jest... cały rok w wjeżdżenie na Sejm Wolny, a to, że zostałam wyrugowana w taki sposób i to za konstytucję kwietniową, za ciągłe mówienie o drugiej RP. Tak naprawdę. A teraz się dowiedziałam, że jeszcze jestem za mało szlachetna, że jestem za niska, nie? Jeszcze, co jest jeszcze ciekawe? My sobie tutaj na Opolszczyźnie daliśmy radę, my założyliśmy księstwo, no i akurat dobrze nam z tym. Jest, bo jest, ale mniejsza o to. Co Państwu chcemy przekazać? Chcemy przekazać właśnie taką informację. Co Państwo tutaj zrobią? Zresztą, słuchajcie, zawsze możecie coś napisać w komentarzach. Zawsze możecie tam Państwa wypowiedzieć się, co wiecie na ten temat. Niech to będzie jakaś otwarta dyskusja. To tyle. Dziękujemy. Do zobaczenia. Powstańcom bojownikom o narodowe i społeczne wyzwolenie Śląska 1919-1920-1921-39-45 wyzwolenie spod Niemców, okupacji niemieckiej, proszę Państwa, ale dlaczego na czarno ten orzeł jest? Tutaj no niestety jest bałagan przy tym pomniku. To samo z drugiej strony. No, może się nie dało tego inaczej zrobić, ale jednak jeszcze widzimy polską flagę. Oby na zawsze. Choć sporo powodów jest, żeby martwić się o te niemieckie projekty na terenie Kędzierzyna-Koźla. Płaszczykiem Unii Europejskiej albo nawet otwarcie tak zwane polsko-niemieckie. Jeszcze widzimy polską flagę. Małych żaglówek.
jest techniką żeglugi śródlądowej nadal, co bardzo cieszę w Kędzierzynie, nie zostało zlikwidowane, tak jak we Wrocławiu zostało niestety zlikwidowane. I stanica. 6 stycznia. Z pleneru nad Odrą. Tam o Hen jest Opole, Wrocław, no i dalej Szczecin.